Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Termosa, a po grę wideo na G2A. Zapraszam na sesję gry fabularnej Kult – Boskość Utracona. Jest to kontynuacja przygody Aurora Borealis, którą można znaleźć na tym kanale. Język, jakiego używamy, bywa wulgarny, a tematy dojrzałe. Lista triggerów tego odcinka znajduje się w opisie filmu. Ta historia to fikcja. Gra. Zabawa w strachy. Czwarte oko. Rozpocznijmy od spraw mechanicznych. Poproszę Cię o rzut na nawiedzanego. 4. To mam 3 punkty wpływu. A nawet 2, bo mam -2 na komplikację obecnie przy moim przestraszonym. Tak. Poproszę Cię o rzut na 6 zmysł. Mój rzut na 6 zmysł to 9. Bo muszę odjąć za zatrucie tabletkami. Dobrze. W takim wypadku ja będę miał w ryzykownej sytuacji ruch przeciwko tobie. A więc tak. Z mechaniki może jeszcze warto dodać, że rozwinąłem swoją postać po ostatnich 2 sesjach i wybrałem nowy atut Marzyciel. Marzyciel, który jest chyba oryginalnie dreamerem, w związku z tym służy do poruszania się w miarę świadomego po krainie snów. Tak, też bym przetłumaczył to jako śniący, ale chyba był konflikt nazw. Tak, z tym archetypem, który też jest śniący. Zostawmy to, wiemy o co chodzi, wybrzmiało to. Niech będzie Marzyciel. Więc kiedy kończysz obserwację glist i tego, jak urosły i jak wydają się być pełne życia w tym akwarium, to Tekron, widząc cię, zaczyna przebierać tymi swoimi niewidocznymi spod płaszcza odnóżami. Tyk, 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 tak jakby nie potrafił ustać w miejscu i Dave Hill, jak to? Bardzo się cieszę, że jesteś, Dave Hill. Skąd do mnie przybywasz? Witaj, Tekronie. Z bardzo długiej podróży i szczerze powiedziawszy jestem trochę zmęczony i obolały. Czy moglibyśmy rozmawiać w międzyczasie, kiedy będziesz mnie leczyć? Tak, oczywiście. Co tobie jest? Widzisz, że ten ruch zakapturzonej, dużej, bulwiastej głowy próbuje zobaczyć jakąś ranę. Jak ty wyglądasz teraz? Dave wygląda coraz bardziej jak te postacie, które go gonią, które są bezdomnymi często, które są dzikie. Dave jest duży. Zawsze był duży. ale w tym momencie jest coraz bardziej zgarbiony, coraz bardziej dziki wyraz twarzy i jednocześnie z bardzo spokojnymi oczami, spokojnym wzrokiem, patrzonym gdzieś cały czas w dal, tak jakby szukał gdzieś na horyzoncie swojego celu. Brakuje uroczego dodatku torby z napisem Isle of Flowers, która gdzieś przepadła w studni Gamchicotha. I powoli się podnosi z tego fotela, na którym siedział dosyć niedawno. Wczoraj, przedwczoraj. Trudno to zmierzyć, prawdę mówiąc. Przez skoki pomiędzy planami i czasem. Ale tak, możliwe, że twój organizm liczyłby to jako dobę? Właściwie chyba to nie jest istotne w tym momencie. Istotne jest to, że pamięta zażył tabletki, pamięta sensację w żołądku, to, że no, nie do końca dobrze się poczuł po nich, mimo że udało się dzięki nim przeskoczyć na inne plany. Wskoczyć do studni, co było bardzo szalone. Ale on go sprowokował. W pewnym sensie chyba wyzwał na pojedynek, pokazując mu wizję ścigania w Elizjum. Mimo wszystko to chyba jednak było błędem. Troszkę porwał się z motyką na słońce, Dave. No i w tym momencie, starając się odpowiedzieć Tekronowi, wiesz co, Tekronie, ja chyba nie mam niczego w twoim języku, by stwierdzić, moja cała pokrywa i powłoka jest cała. Problem jest w środku. O. To może być poza zasięgiem moich możliwości, jeśli zatrute jest twoje wnętrze. Może łatwiej by mi było to przedstawić, gdybym się podłączył do ciebie. Dobrze. Proszę, chcesz się położyć, albo może usiąść, czy chcesz stać? Wracam w takim razie na ten fotel, wygodnie się moszcząc i wyciągam swoją dłoń z dodatkowym palcem. Kiedy siadasz, po tym jak on o tym powiedział, to dostrzegasz, że faktycznie stojąc blisko niego, on sięga ci do, powiedzmy, mostka. Ty, jak wstałeś z krzesła przez chwilkę, to on musiał zadzierać głowę. Jest to dla niego nie do końca naturalne i wygodne stać przy kimś wyższym. A może coś było w tym, nie wiem, w tej prośbie, w jego głosie, ale to tu jest moment, w którym dostrzegasz przewyższanie go, a wręcz trochę przytłoczenie. I on wyciąga swoją rękę, tą, która jest metalowa, która jest zakończona takimi szpikulcami wieloma, i widzisz, że we wnętrzu jednego z tych palców ma port, który pasuje wejściem do twojego nowego palca. Podłączam się z intencją, żeby przekazać mu nie słowami, a właśnie takimi... To też nie jest uczucie, to jest raczej coś pomiędzy uczuciem a impulsem komputera, by pomóc mu namierzyć, gdzie faktycznie jest ta rana. W momencie podłączenia on chyba chciał rzeczywiście rozpocząć rozmowę, tak jak powiedziałeś, bo powiedział, jest bardzo pilna rzecz do... Ale zawiesił się, tak jakby dotarła do niego jakaś informacja. To krew. To twoja krew. Dave Hill, rozłączmy się. I on odsuwa rękę. Czy ty też chcesz się rozłączyć? Tak. Jeżeli mówi, żeby się rozłączyć, to faktycznie wysuwam z portu. Kiedy jesteśmy połączeni, możemy odczytywać o sobie bardzo dużo różnych informacji, tak jak dzięki prezentowi, jaki mi dałeś, twojemu smartfonowi. Ja dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy o tobie. One są bezpieczne u mnie, ale Czułem, że przeszedłeś daleką drogę i wolę, żebyś sam chciał mi o tym opowiadać, niż żebym podglądał. A wystarczyło to krótkie połączenie, żebym dowiedział się, że twoja krew zmieniła się. Jest w niej coś, co sprawia, że możesz być ogłupiały, powolniejszy. Potrzebowałem tej używki, ponieważ chciałem się dowiedzieć czegoś o kontrolowaniu mojej mocy. To jest, z tego co mi wiadomo, pierwiastek boskości wtłoczony w tabletkę. Niestety nie mam już żadnej, żebyś mógł pobrać próbkę. Nigdy nie zajmowaliśmy się sprawami krwi. Ani waszej, ani innych mieszkańców metropolis. Ja jednakowoż, odkąd jestem osamotniony od mojego pana, nie ukrywam, że prowadzę długo już badania na ten temat. I mam pewien pomysł, który może być może ryzykowny albo dziwny, ale jeśli chcesz, mogę wpuścić do ciebie jedną z tych klist. To są przedziwne stworzenia, które w pewien sposób przetrawiają materię, z jakiej składa się, z jakiej zbudowane jest miasto. Pozostawiając w ziemi, w której mieszkają, trudno to wyjaśnić. To, co przetrawiły, przez co miasto jest wieczne. Zbadałem, że mogę wykorzystać ich zdolność, aby mogły przetrawić czas. Ale nie wiem, czy chcesz o tym więcej słuchać. Pomyślałem, że one mogą mieć umiejętność oczyszczenia twojej krwi. Czy jeden z tych obiektów zostałby we mnie, by mógł ciągle być w razie, gdybym potrzebował ponownie pomocy? Uważam, że to byłoby zbyt ryzykowne. Mógłby tak jakby rozpocząć swój własny projekt przetrawiania całego ciebie. I nie potrafię sobie wyobrazić, jaki to mogło odnieść skutek. No dobrze, w takim razie spróbujmy tą jednorazową kurację, a potem pomyślimy, co dalej. Spróbuję zatem znowu stukać. To jest nowa rzecz, która pojawiła się w jego tym w wizji badacza. Jest podniecony. Natnę twą skórę i położę na niej blisko także ranną glistę. Zmieszanie się krwi. Zresztą zobaczysz, jak one działają, mimo tego, że wyglądają na bardzo prymitywne, są bardzo produktywne w kwestii swojego wnętrza, ale ja niedługo przed tym, jak rozmawialiśmy ze sobą, zadzwoniłem do Luke'a Bennetta. Luke Bennett wydaje się być w dużych tarapatach. Czyli w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu się znalazłem. Musimy się pośpieszyć. Muszę mu pomóc. Od momentu, kiedy przestaliśmy rozmawiać, pomyślałem, że możliwe, że ten kontakt będzie jeszcze potrzebny i próbowałem zabezpieczyć twoje urządzenie, tak, żeby ci, którzy na was polują, mieli utrudnione podsłuchiwanie. Wydaje mi się, że w miarę bezpiecznie możesz zadzwonić ze swojego telefonu, który mi podarowałeś, do Luke'a Bennetta. Jeśli chcesz, możesz zrobić to teraz, a ja przygotuję glistę i zabieg. Świetnie. Jeszcze zanim, chciałbym chwilę z tobą porozmawiać. Chciałbym, żebyś też miał... Chciałbym być szczery z tobą w Tekronie. Pewna osoba, istota, prawdopodobnie wie, gdzie znajduje się to miejsce, w którym jesteśmy. Zwoju Ishim. Musiałem jej wyjawić to miejsce, by się tu dostać. To była cena. Ishim, anielica Malkut. To bardzo ciekawe. Sądzę, że od anielicy Malkut nie zagraża mi niebezpieczeństwo. Poza tym, nawet jeśli pokazałeś jej moje miejsce, to dostać się tutaj może być dla niej bardzo trudno. Postarałem się w kwestii zabezpieczeń. Dobrze. W takim razie przygotuj proszę robaka, a ja z chęcią skontaktuję się z Luke'em. I chciałbym tutaj dwie mechaniczne rzeczy zaproponować. Pierwsze, chciałbym przeczytać Tekrona, moment, kiedy podłączyłem się z nim na chwilę i on powiedział, że byliśmy w stanie się wyczytywać nawzajem. Chciałbym jedną rzecz uzyskać, ale to zobaczymy ewentualnie, jakby rzut poszedł. Druga, w momencie, kiedy ta glizda będzie robić cokolwiek z moją krwią, chciałbym wpłynąć na nią swoim boskim. Chciałbym zobaczyć, czy Dave będzie w stanie ją kontrolować. Nie chciałbym przerywać, jeżeli nie będę czuł zagrożenia, ale no, samo to, żebym chciał wyczuć to stworzenie. Dobra. Dobrze, to zróbmy tak. Tą pierwszą kwestię zróbmy teraz, bo to moment połączenia pomiędzy wami już był i rzućmy. Czy ty chcesz rozeznać jego intencje, żeby móc zadać pytania z tego ruchu, czy raczej zbadać go? Poczekaj, zerknę sobie, jakie są pytania w każdym z tych ruchów. Chyba bardziej, wiesz co, badaj tutaj pasuje, ze względu na to, że intencja Dave'a jest taka, on pamięta, co powiedziała mu Ishim, żeby nie do końca tak szastać na lewo i prawo swoją boskością, a on to sobie powiązał z zaufaniem do Tekrona, które no, gdzieś tam się zrodziło i faktycznie ma do Tekrona, bo on jeszcze w pierwszej gdzieś tam scenie wpłynął na niego swoim boskim. I on do tej pory miał przekonanie, że on... To trochę było rozpoczęcie przyjaźni, trochę wpłynięcie swoim boskim, ale jako taką kontrolę nad tym Tekronem ma. I on chciałby potwierdzić sobie, czy ta kontrola dalej jest, czy to się przerodziło faktycznie w jakąś taką więź. Dobra. Zbadać, czym to jest. Wydaje mi się, że badaj to by było dobre. Tak, dobrze. Wybierzmy zbadaj w znaczeniu takim, że w obszernym, jak to nazwać, w obszernej przestrzeni, jaką jest jaźń i organizm Tekrona, z którym się połączyłeś, są gdzieś informacje i ty możesz je w tym czasie przeczytać, zrozumieć. Rzuć plus rozum, pamiętajmy jeszcze, jesteś ranny, więc -1. To 14. To jakie pytanie chciałbyś zadać? To chyba będzie to środkowe, czyli co moja intuicja mówi o tym, co badam. A badam faktycznie to, czy Tekron dalej jest uległy wobec mnie. Nie wiem, czy słowo uległy jest tutaj odpowiednie. W tym rezultacie środkowym jest pewna komplikacja, więc moja odpowiedź jest taka. Czujesz Tekron wobec ciebie ma pełną sympatię, chociaż to słowo też nie do końca pasuje do tego stworzenia. Jest w tym zaufanie. W momencie, kiedy powiedział o tym, że on popracował nad zabezpieczeniami, a jednak ciebie tu wpuścił, bez wahania. W związku z czym można stwierdzić, że ta uległość, to też nie jest najlepszym słowem, cały czas funkcjonuje. A jednak wybadałeś, że On ciebie bardzo mocno potrzebuje. Te stukanie jego odnóży jest taką jeszcze powstrzymywaną albo kurtuazyjną powstrzymywaniem się przed wyrażeniem tego albo przed wzięciem tego, co potrzebuje od ciebie. W porządku. On podchodzi do komputera połączonego z glistami, wkłada tą swoją taką ludzką rękę do takiej dziwnej wewnętrznej rękawicy, zaciska taki rękaw, taki mankiet na nadgarstku, przez co jest to bardzo szczelne. Widzisz, że ta jego ręka zaczyna pojawiać się w akwarium i nią łapie jedną z tych glist, jednocześnie mówiąc do ciebie: Dave Hill, poczyniłem duże postępy w moim projekcie. Oczywiście goszczę cię chętnie, a jednak cały czas rozważam, muszę walczyć z potrzebą i chęcią powrotu do pracy. Jestem już bardzo bliski. A, telefon. Telefon jest w tym pomieszczeniu, w którym połączyłeś się z moją pamięcią. Tu obok jest rzeczywiście taka przekrzywione, wiszące drzwi, ledwo zasłaniające. Co prawda ty w swoim gabarycie będziesz musiał je odstawić, żeby tam wejść, ale to tam znajdziesz ewentualnie telefon, z którego możesz połączyć się z Luke'em Bennettem. Tekronie, czy możemy robić obie rzeczy jednocześnie? Tak, za chwilkę do ciebie podejdę. Telefon musi być przy mojej pamięci, jest z nią połączony, ażeby połączenie było bezpieczne. W porządku, zaczynajmy. A więc podchodzisz do tego sześcianu, tego komputera, który Tekron nazywa pamięcią. Na nim stoi pionowo, nie do końca widać, na czym się opierając, twój smartfon. Jest połączony taką czerwonawą, elastyczną żyłką. Pewnie włożone jest to do wejścia telefonu, ale niknie gdzieś w tej takiej szklanopodobnej powłoce pamięci. Ekran jest odblokowany, jest właściwie przygotowane to połączenie, tak jakby on rzeczywiście może pracował nad tym. Jest po prostu napis Luke Bennett i wiesz, zielona i czerwona słuchawka, czy whatever, a za swoimi plecami słyszysz, że przemieszcza się tyk po tamtym pomieszczeniu, widocznie przygotowując listę, może zbierając narzędzia. Czy chcesz czekać na Tekrona, aż on tu przyjdzie i rozpocznie pracę, czy dzwonisz do Luke'a? Tak, chcę chwilę poczekać, bo nie wiem, na ile to mnie rozproszy. Nie chciałbym w pełni się skupić na rozmowie z Luke'em, bo to będzie bardzo ważna dla Dave'a rozmowa, ale też jednocześnie ten kontakt z tą glizdą również będzie dość intrygujący. Także poczekam najpierw na położenie. Trwa to parę minut, Tekron przychodzi. W mechanicznej dłoni on trzyma kilka rzeczy naraz. Chyba te jego palce są też takie przyczepne, może magnetyczne, bo ma skalpel, ma taką miseczkę jakby na krew, albo na odkładanie zakrwawionych narzędzi i trzyma też pomiędzy dwoma szpikulcami wijącą się żółtą glistę. Ona jest rozmiaru może wskazującego palca ręki. Jak bliżej się przyjrzysz, a on podchodzi, to widać, że jest przód i tył tej glisty. Tył jest cieńszy, zakończony takimi prążkowatymi okrągami, trochę jak gwint wygląda, a przód jest szerszy. Może rzeczywiście jest tam jakaś głowa, coś do myślenia, chociaż przy gliście to niespecjalnie, ale to podobno bardzo dziwne stworzenie, jak powiedział Tekron. Tekron podchodzi, spogląda na ciebie, jesteście blisko siebie, ty stoisz nad tą pamięcią, on z niskości patrzy, ale ten ruch sprawia, że ten kaptur trochę się obsuwa. On ma absolutnie blady łeb topielca. Topielca w znaczeniu wszystko jest nieco napuchnięte, w niektórych miejscach sine, w niektórych miejscach takie cieniutkie, czerwone żyłki wyzierają spod krwi. Duże oczodoły mieszczą głęboko osadzone oczy, Te oczy są niepokojące, dlatego, ponieważ sprawiają wrażenie takich błękitnych, niewinnych oczu dziecka. Bulwiasty nos, trochę przekrzywiony, bardzo cienka linia ust. On, widząc, że wyłoniła się ta twarz, ludzką dłonią naciąga kaptur, tak jakby się zawstydził. Pozwala sobie wziąć twoją dłoń, tą, w której masz palec, przekręcić ją wierzchem do góry. Zanim sięgnie po moją dłoń, ja chciałbym wstrzymać jego ten ruch wstydu i zasłonięcia kaptura. Ja chciałbym czułym gestem przytrzymać i tak jak rodzic ujmuje twarz dziecka i go pogłaskać po policzku i powiedzieć: nie masz się czego wstydzić, Tekronie. A teraz kontynuujmy. To się w nim nie mieści. On nie jest w stanie nic robić. Dotknąłeś go, powiedziałeś te słowa i mimo, że ty skończyłeś, może nawet odjąłeś dłoń, to on jest zastygnięty w tym. Tak jakby był rzeczywiście po części maszyną, która teraz jest zawieszona i próbuje to jakoś ustawić sobie. Te oczy mrugają, patrząc na ciebie. Może próbuje zobaczyć, czy ty drwisz, czy ty żartujesz, czy ty mówisz to zupełnie szczerze, a on, wydaje ci się, czuje, że to jest szczere i cmoka. To jest ekwiwalent uśmiechu i radości, masz wrażenie. I czyniąc swoje, bo on nie odpowiada ci słowami, przystępuje tymi swoimi odnóżami i cmoka. I to są... W ten sposób on wyrzuca z siebie emocje. Cierpliwie czekam. Z wyciągniętą dłonią, tak by w środku dłoni faktycznie, jeżeli będzie potrzebował zrobić nacięcie, tak jak wcześniej mówił, właśnie tam. Więc on tą dłoń opiera o to naczynie, takie w kształcie takiej trochę nerki, tak to się mówi, takie laboratoryjne. Także jak nacinać skalpelem skórę tam, gdzie jest to wejście, ale nacina, żeby ta krew trochę bardziej popłynęła. Ona zaczyna kapać do środka naczynia, a on jednocześnie dwoma innymi szpikulcami ustawia po drugiej stronie tego naczynia glistę, jednym szpikulcem ją przygniata delikatnie i także ją nacina. Wypływa z niej żółty płyn i w pewnym momencie te płyny zaczynają się mieszać. I nie zmienia się ich barwa. Krew pozostaje krwią, a ta żółta, powiedzmy, posoka stworzenia jest nadal tym. Ale zaczynają tworzyć dziwne wzory i ta żółta, ten żółty płyn zaczyna zbliżać się do twojej dłoni. I w pewnym momencie, kiedy spada krew, kolejna kropla twojej krwi, to ta żółta krew tak jakby podskakuje i sprawia, że twoja krew cofa się do środka, do rany. Masz poczucie chłodnego punktu, który zaczyna wędrować w tobie. Masz dużo świadomości samego siebie ostatnimi dniami. Poszukujesz mocy, widzisz rzeczy. Podróżujesz pomiędzy światami, a teraz wiesz dokładnie, że jest w tobie część tego dziwnego stworzenia i wędruje po twoim organizmie wzdłuż żył. I nie czujesz zagrożenia. To coś bada, sprawdza. Rzućmy tutaj tego boskiego. U ciebie jeszcze trochę słabo z duszą jest, bo jesteś pod wpływem niebieskich tabletek. Tak, no i dodatkowo rana, także łącznie 8. Dobra, to ty możesz wybrać jedną z możliwości, a ja sobie zostawię kwestię tego ruchu, który ja wykonuję na trochę później. Czy ty teraz chcesz skorzystać ze swojej możliwości, czy zostawić to na później? Ja właściwie nic nie chciałem z tą istotą robić, jeżeli nie czułem zagrożenia. Bardziej na zasadzie Mój ruch boskiego dotyczył mojego pytania do Tekrona, czy mógłbym sobie zostawić takiego jednego robala na później, żeby mógł mnie leczyć. Ewentualnie w jakikolwiek sposób inny mógłbym się nim posłużyć. To co powiesz na to, żeby ta możliwość sprawiła, że ty, mimo że będziesz rozmawiał przez telefon, będziesz świadom tego, jak to działa. Więc gdybyś miał na później takiego jednego robala ze sobą, to dokonując tej dziwnej transfuzji, będziesz trochę wiedział, co zrobić, żeby to zadziałało. W porządku. Dobra. Chyba że, tu jeszcze jedna propozycja. Nie wiem, na ile ten robal jest świadomy. Bo jeżeli jest świadomy, to chciałbym na przykład, nie wiem, nawet na poziomie takim odruchów, bardziej nie rozmowy, ale jakichś tam pierwotnych takich odruchów, móc się komunikować z nim. Lub z jego gatunkiem też w ogóle byłoby super, ale to już trochę, wiesz... Zupełnie szczerze muszę to przemyśleć, co będzie ciekawsze, albo na ile glisty chcę, żeby były komunikatywne, bo to otwiera pewne drzwi, czy lepiej zostawić je robalami, które robią swoją robotę. Wiesz, w tym momencie ja nic z nim nie chcę robić, także na spokojnie możemy to zrobić później. Dobra. To czy naciskasz zieloną słuchawkę w telefonie? Tak. Dzwonię do Luke'a Bennetta. Piękne, słoneczne południe, może trochę popołudnie. Parking pod dość dużym sklepem w Yellowknife. W śródmieściu, w centrum miasta, ale to jest tego rodzaju miasto, że tu nie ma bardzo wysokich budynków. Zabudowa jest niska, widać nad dachami, gdzieś tam na obrzeżach miasta, duże lasy, puszcze, Northern Territories. Tego całego tutaj, powiedzmy, województwa w Kanadzie. Obok ciebie Elizabeth, starsza i bardzo drobna, rdzenna Amerykanka, która od ostatnich kilkunastu minut pełni funkcję, wiesz, obserwatora. Ona bacznie przygląda się, czy ktoś nas goni, czy jest coś niepokojącego, udziela ci raportów pomiędzy telefonicznymi rozmowami, które odbywasz. Cały czas w rękach, trochę jakby o tym zapomniała, trzyma spory kawałek kory brzozy, co, jako że ona jest pasażerką, tuż obok ciebie jest już dla ciebie jasne, ale a w drugim ręku nóż z zakrzywionym, długim ostrzem, chyba to tym narzędziem pracowała nad czymś z tą korą. Zanim pójdziemy dalej, to proszę cię o rzut z początku sesji na twój atut związany. To jest plus duże, 12. Zatem będziesz mógł w trakcie sesji wybrać jedną z tych możliwości. Amentoras, z którym jesteś związany, wyznał tobie i Molly, że umiera, jako że został odcięty od swojego, jak on to nazwał, domu. Jego czas powoli się kończy. Tylko na poziomie mechanicznym przypomnę, że to będą 2 pełne sesje. Jak on jeszcze będzie wam mógł pomagać. Masz w ręku telefon. Jesteś świeżo po obejrzeniu tego filmu, który tam był, ale zniknął w taki sposób, jak nielogicznie się tu pojawił. W ten sam sposób zniknął, został usunięty. I emocje, które on wywołał, one się nie kończą, a właściwie ty czujesz, że coś się dzieje wokół ciebie. To coś sprawia, że spoglądasz na Elizabeth, ale ona tego nie czuje. Ona jest cały czas zajęta tym, żeby popatrzeć w lusterko przy swoich drzwiach, lusterko tylne, odwraca się, spogląda na ciebie, widząc, że ty bacznie się jej przyglądasz. Natomiast ty, Luke Bennett, masz zawiązywany węzeł pod mostkiem. Gdzieś środek twojej egzystencji zaczyna się przekręcać w niewygodny sposób. Może są to jakieś mdłości, może to reakcja na szok, ale dosyć szybko masz wrażenie, że nie, że jest to jakaś zmiana, która wydarza się w tobie. Nie. Uchwytujesz swój wzrok w lusterku, tym w środku samochodu. I to jest moment, kiedy doznajesz pewnego rodzaju oświecenia. Zmienia się rzeczywistość. Ta iluzja, w której tkwicie. Tak jakby dokonywana była aktualizacja. A poznajesz to także w ten sposób, że masz stuprocentową jasność, że Dave Hill jest poszukiwany listem gończym. I następna myśl. Skąd ty w ogóle znasz Dave'a Hilla? I następna myśl. Przecież razem pracowaliście. I kiedy ta myśl się pojawia, to niepokojący wniosek, kurwa, gdzie? Ostatnią próbą uchwytujesz w swojej głowie, w swoim banku pamięci stacja meteorologiczna w środku lasu, nad rzeką. Jeździliście tam, pracowaliście tam, ludzie, Marta, ale te wszystkie wspomnienia zaczynają powoli znikać. Tak jakby cała stacja była wymazywana. I tuż obok, gdzieś w tym swoim spojrzeniu w lusterku, widzisz, przecież to jasne, że nie pracowałeś na stacji, ponieważ po prostu jesteś na urlopie naukowym ze swojego uniwersytetu, w którym pracowałeś. Nawet dzwonił parę dni temu do ciebie profesor Edward Timothy, znajomy twojego ojca, też twój znajomy, który też pracuje na tym uniwerku. Tylko że Luke Bennett nie jest już zwykłym człowiekiem. Dużo widział, bardzo dużo przeżył i możliwe, że to sprawia, że ty jesteś świadom tej zmiany, która się zadziewa. Co się dzieje w Luku? Co chcesz zrobić? Pierwsze towarzyszy temu uczuciu zaskoczenia. Dziwne uczucie, jakby mrowienie. Ta wszechogarniająca zmiana, ona wzbudza niepokój. To jest coś takiego obcego, jednocześnie bardzo znajomego, bo jest to wejście w tą nową rzeczywistość. Ale wydaje mi się, że Luke chciałby spróbować się temu oprzeć w jakiś sposób, tak żeby zachować te wspomnienia, które były wcześniej. Jakby próbuje te ulatujące łapać dosłownie. Tak jak odpływ zabiera ze sobą, to on próbuje za wszelką cenę, być może nieudolnie, łapać te wspomnienia, które gdzieś tam uciekają, żeby się nie zatracić może, bo to straszny strach temu towarzyszy w tym momencie. Że traci grunt może pod nogami. To zróbmy tak. Albo wybierz jedną z dwóch rzeczy. Rzuć na weź się w garść, w którym to ruchu możliwe, że uda ci się oprzeć temu wszystkiemu i wszystkie twoje wspomnienia będą dalej w tobie, ale ryzykujesz tym, że ci się nie uda ten rzut, co jest dużą utratą stabilności, oraz te wspomnienia wyblakną. Jeśli ktoś powie Marta przy tobie albo stacja meteorologiczna, to całkiem możliwe, że nie będziesz wiedział, o co chodzi. Albo wpadnij na pomysł taki, żeby jak najszybciej zanotować kilka kotwic w biblioteczce okultystycznej, w tych zapiskach, w których robiłeś porządki. Tak, żeby zapisując słowa klucze, które znikają z twojej jaźni, mieć punkty odniesienia. One pomogą tym wspomnieniom zostać w twojej głowie. Ale wtedy bierzesz jeden punkt stabilności. W sensie tracisz jeden punkt stabilności. Co ty na to? W ramach tej deklaracji pierwszej spróbuję wziąć się w garść. No to dawaj. Wow, 20. To co towarzyszy Luke'owi w tym akcie, wiesz, obrony swoich wspomnień? Przeciwstawiasz się bardzo potężnemu ruchowi rzeczywistości. Możliwe, że to jest jakaś magia, którą wykonuje Marta. Przy takim dobrym rzucie... Tak, dam ci taką informację. Za tym stoi Marta. Jak to się dzieje? Co się dzieje w Luke'u? Wydaje się, że ta zmiana, która zachodzi w nim, ona jest... W pewnym momencie on wyczuwa tą walkę, którą Marta z nim toczy niejako, na to, czy ta nowa wersja rzeczywistości zostanie przez niego zaakceptowana. I Marta czuje, że tą walkę przegrywa. Że mimo swoich usilnych starań, i być może jestem trochę zaskoczona, że ktoś jest w stanie się jej przeciwstawić w takim momencie przy czymś takim, tak? To jakby skala jest przecież ogromna i ma doskonale świadomość tego, jakby to jest ta walka, która się wywiązuje w pewnym momencie, ale wspiera jak ten sztorm, bo w końcu łapałem ten odpływ, który gdzieś tam próbował zabrać mi te wspomnienia. Ten sztorm wezbrał, nasza siła woli, być może jakaś... Tak, niech to będzie siła woli. Nasze jaźnie się złączyły, w takim kotle zaczęliśmy się ze sobą ścierać, walczyć i nagle na tym morzu zapanował spokój. Fale ucichły, pojawiło się słońce i to błogie uczucie może jakiegoś zwycięstwa, ale w sumie co to znaczy, tak na dobrą sprawę. Na pewno chwila spokoju i ciszy po tym wszystkim. Był moment, w którym podczas tej walki w lusterku samochodu na chwilkę nie widziałeś swoich oczu, tylko widziałeś ją stojącą w śniegu w nocy. Na śniegu jest wokół niej pełno takich kolorowych, lśniących światełek zorzy, która widocznie gdzieś nad nią szaleje na niebie i poznajesz to miejsce, bo to jest miejsce, to jest wycięta polana w puszczy, w której była wasza stacja, tylko stacji nie ma, jest tam drzewo. A ona, wyczuwszy, że nie ma nad tobą kontroli, prycha. I wtedy jest ten spokój, o którym mówiłeś. I wtedy znowu widzisz siebie w lusterku. I może będziesz miał kiedyś moment, żeby się zastanowić nad konsekwencjami. Gdzie tak naprawdę byłeś tydzień temu? Czy jakbyś spytał profesora Timothy'ego, to czy on rozmawiał z tobą? Kiedy ty wziąłeś ten urlop? Jaka obecnie prawda funkcjonuje? Bo ty masz te wspomnienia z pracy, na stacji i tak dalej, tylko czy to jest prawda dla na przykład Elizabeth, która siedzi obok? I uchwytujesz teraz jej spojrzenie, bo ona przygląda się tobie od jakiegoś momentu. Czy wszystko jest w porządku? Powiedz mi, czy w okolicy Yellowknife jest jakaś stacja meteorologiczna? Nie wiem, prawdę mówiąc, nie interesuję się takimi sprawami. Chyba nie, nigdy o czymś takim nie słyszałem. Wydaje mi się, że tu jesteśmy w miarę bezpieczni. Już dość długo stoimy w miejscu i nikt się nie pojawił. Sądzę, że jakimś pomysłem jest albo zostanie tu, albo znalezienie innego bezpiecznego miejsca i poczekanie. Jeśli Nijinukowi uda się, on przyśle po mnie sowę. Ale uda się co? Uda się rytuał, który miał przeprowadzić na twojej koleżance. Na Molly, prawda? Tak. Dobrze. Wybacz, ja wiem, że wyglądam na nas zdezorientowanego, ale wydarzyło się coś... coś bardzo... bardzo dużego. Nie poczułaś tego? To tak jakby... coś, co przeczy wszelkim prawom natury, które na pewno są ci... wam świetnie znane. Zaiste przeczuwam coś. Od momentu, kiedy przyszedłeś po mnie do warsztatu. Twój niepokój jest bardzo duży. Uwierzyłam w niego. Mówisz, że ktoś cię ścigał. To też jest możliwe. Czuję, że jest to związane z tym, że zniknęło znane mojemu mężowi przejście. Ono od dnia jest bardzo poruszony tym, że jakieś przejście zostało zniszczone. Nie chcę więcej ci mówić, bo chcę, żeby on to zrobił, jeżeli uzna to za stosowne. Ale może to jest zmiana, o której ty mówisz? Możliwe, chociaż to przejście... Dobrze, uszanuję to, co powiedziałaś w tym momencie, chociaż nie ukrywam, że chciałbym wiedzieć jak najwięcej o tym przejściu i o tym, dlaczego ono dla was jest takie ważne. Ale tak jak powiedziałem, uszanuję to. I tak mam wrażenie, że zrobiliście już więcej niż mogliśmy się... Dziękuję ci za to i pozwól, że... daj mi trochę czasu. Jestem teraz w oczekiwaniu. Niepokoi mnie to, co się z tobą wydarzyło. Uważam, że jest związane z tym, w jakiej sprawie mój mąż poszedł do lasu z Moli i z Łałatę. I chcę się dowiedzieć, jak to się skończyło. Czy zostajemy tutaj? Czy znasz jakieś inne miejsce w Yellowknife, gdzie możemy się schować? Ja mam takie miejsce. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Chciałbym podjechać do szpitala psychiatrycznego. Mamy w Yellowknife szpital psychiatryczny, prawda? Mamy oddział psychiatryczny w szpitalu Stantona. Możemy tam podjechać, w to miejsce? Tak, to dosyć niedaleko stąd. Zróbmy to, bo jest tam ktoś, można powiedzieć, mi bliski. Przynajmniej był. Być może będę w stanie mu pomóc w jakikolwiek sposób pokrętny. Nie jestem w stanie ci tego wytłumaczyć, bo sam nie wiem, co mógłbym ci powiedzieć, a co ma sens, co nie ma sensu. Po prostu tam pojedźmy, proszę. Dobrze. Nie chciałabym jeździć nigdzie dalej, ponieważ... jeżeli mój mąż wyśle za mną sowę, sowa będzie mogła mnie odnaleźć. Współżyjemy w pewien sposób, współistniejemy z sowami, ale zgubi drogę, jeśli będę za daleko od Złotego Osiedla. Ale to powinno wystarczyć. Ruszaj. Ruszam w takim razie. Faktycznie to jest 5 minut drogi. Jedziesz przez najnormalniejsze miasto i świat. Mijają cię samochody, jedzie autobus. Ktoś się śpieszy. Jakaś młoda dziewczyna idzie słuchając na słuchawkach muzy z kubkiem kawy ze Starbucksa. Jest ciepło, ludzie są w krótkich spodenkach i w krótkich rękawkach. To jest północ Kanady. Jest sporo Inuitów. To jest normalny świat Yellowknife. Czy to przynosi ulgę, czy wcale nie? W żadnym wypadku. Ten świat dla tych ludzi jest normalny. Jadąc, patrzę na nich i nie wiem tak naprawdę, co myśleć. Bo nie jestem do końca przekonany, czy oni są prawdziwi w tym momencie i to jest niepokojące, że ta granica pomiędzy jawą, snem, iluzją, rzeczywistością. Jaka jest różnica w ogóle w tym momencie? I tak naszła mnie taka myśl, jadąc samochodem, mimo że to jest taka krótka odległość, że jak Marta mogła w ogóle podjąć próbę czegoś takiego, bo czegoś takiego wcześniej nie czuliśmy, to wydawało się duże. To się wydawało naprawdę bardzo duże i zaczynam myśleć, czy to nie ma związku z tym, że ona miała Czeseda na w swoich rękach, czy być może jej moc wróciła albo została zwiększona z jakąś sprawą, czy ona w tym momencie nie stała się jakimś zagrożeniem. Takim prawdziwym, nie takim jak była do tej pory, chociaż to ciężko powiedzieć i z takimi myślami kieruje się w stronę szpitala. A cóż chcesz zrobić w tym szpitalu? Jaki jest twój plan? Ja chciałbym zobaczyć, w jakim on jest stanie najpierw. Czy on jest spalony, czy jest wyremontowany. Generalnie zamysł jest taki, że może chciałbym spróbować odwiedzić kogoś na tym oddziale. Chodzi mi o, jak się wydawało do tej pory, mojego ojca, ale przecież to nie mój ojciec, to nie o niego chodzi. Twój ojciec, jak kiedy był w szpitalu, to też w innym. Czy to było w Filadelfii? Tak. Ale może tak jak ten Amentoras, może on potrafi się przemieszczać pomiędzy szpitalami, a może jest ich kilku. Dobra, to jest ciekawe. Samochód podjeżdża od północy, w związku z czym to, co najpierw widzisz, to po lewej stronie dosyć duży taki plac handlowy, tam są McDonald's, restauracje, duży sklep spożywczy, taki dyskont, stacja benzynowa i tak jakby na tyłach tego jest duży budynek szpitala. To jest jeden z najwyższych budynków w całym Yellowknife. Oddział psychiatryczny jest po jego drugiej stronie, od strony jeziora, w związku z czym musisz albo wjechać już na teren tego szpitala poprzez to handlowe centrum, powiedzmy, i wewnętrzną drogą przejechać dookoła, albo zrobić większy łuk, nie zbliżając się jeszcze do szpitala i zajechać od południowego kierunku i wtedy spojrzeć niejako z nadbrzegu jeziora na tył szpitala. Ja pytam się, Elizabeth, czy proponuję jedną i drugą drogę i pytam się, czy to nadal jest odpowiednia odległość, czy... Odległość tak, natomiast wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdybym nie była w ruchu cały czas. Ja wtedy będę mogła spróbować wysłać informacje, gdzie jestem i gdzie na niego czekam. To za chwilkę się zatrzymamy przy szpitalu. Ja pozwoli, że cię zostawię na chwilkę i pójdę tam, dobrze? Oczywiście. No to skompresujmy to. Którąkolwiek z opcji wybrałeś, nie widać jakoś specjalnie, nie widać śladów spalenizny na pewno, bo z informacji, które do ciebie dotarły, pożar odbył się w styczniu, teraz mamy drugą połowę czerwca. Czy widać remont? Pewnie tak. Świeższa jest ściana, w sensie barwa ściany tego właśnie... Czekaj. Wschodniego krańca szpitala, czyli właśnie oddziału psychiatrycznego. To jest parter tego budynku, ale różnica poziomów jest taka, że z oddziału się wychodziło tarasem na ogród, a z ogrodu jest taki spadek broniony żywopłotem na ulicę, a potem jest jezioro. Więc tak, remont był, ale wszystko wygląda zupełnie w porządku. Tak jak mówiłem, ja wysiadam i chcę wejść do szpitala. To jeszcze daj mi moment, ponieważ jak zajeżdżasz na parking od przodu, żeby dojść tam do tego głównego wejścia, to dzwoni twój telefon. Patrzę, kto to. Dave Hill. Odbieram. Sygnał Dave, kiedy dzwonisz, jest sygnałem pomiędzy światami, to już nie jest tajemnica, żeby tego w ten sposób nie nazywać. Jest wydłużony, jest dziwny, jest taki jakby trochę przerywany, powolny, ale w momencie, kiedy Luke odbierasz telefon, to ty, Dave, raz, że bardzo dobrze go słyszysz, a dwa, że widzisz, że rzeczywiście zabezpieczenia, o których ci powiedziano, funkcjonują. Włącza się jakaś technologia, technika na tym ekranie, przy którym stoisz. I chyba to, nie wiem, może dawać poczucie bezpieczeństwa, że nikt nie będzie podsłuchiwał tego, a jeśli będzie podsłuchiwał, to twój towarzysz zaingeruje. A teraz, kiedy Luke odbierasz telefon, oddaję wam głos. Luke? To ty? Luke Bennett? Tak, tak, tak. To ja. Czy... Dave? Tak, Dave. Wiem, że... Dobra, bez ogródek. Nigdy nie byłem dobry w emocje. Kiepsko się stało. W chujowym momencie się rozdzieliliśmy. Ale poniosło mnie. Wybacz. Jesteś cały? Tak, jestem cały. Masz rację, poniosło cię i... Powiedz mi lepiej, bo wiesz co, ja w sumie to nawet nie chcę twoich przeprosin. Ja czułem, że tak może się wydarzyć. No, jak sam mówisz, zbyt skomplikowany to ty nie jesteś. A ja umiem z otwartych książek czytać bardzo dobrze. Ty powiedz mi, czy... Nie wiem, czy wszystko w porządku jest u ciebie i z tobą, czy ty potrzebujesz jakiejś pomocy w tym momencie, bo ja nie ukrywam. Wiesz co, odpowiedz mi najpierw na moje pytanie, czy wszystko u ciebie w porządku? Może jestem prosty, ale odpowiedź na to pytanie to będzie to skomplikowane. Ale chyba tak ogólnie mówiąc w porządku. Myślę, że te ostatnie chwile dały mi jasność myślenia. Okej, to może cię to interesuje, może nie. Molly i Darek na ten moment chyba jest nimi wszystko okej. Przynajmniej są w dobrych rękach, to mogę powiedzieć. Jakby to ująć. Rozmawiam z tobą z czerwca. Chyba nic nie... Nie, to jest złe słowo. Jeszcze dużo rzeczy może mnie zaskoczyć, ale nie to. Czyli przyniosłeś się do przyszłości. Tak. W sumie to... Troszkę z pomocą Darka, bo po tym jak Haszmalin zabrał mnie... Uchronił mnie trochę. Tak na dobrą sprawę przed tym, co chciałeś zrobić, no cokolwiek to nie było. Zapewne chciałeś pozbawić mnie mojej własności. Chociaż w tym momencie to nie do końca wiem, czy to taka moja własność. Haszmalin przeniósł mnie do Cytadeli. Do Cytadeli Czeseda, do Marty. I tam spotkałem Darka bardzo szybko, to wszystko się toczyło naprawdę bardzo szybko. Dosłownie machnięcie ręki i zaraz byłem z Molly w jej mieszkaniu w Yellowknife. Pół roku później, chociaż to... Ale ja mam do ciebie pytanie, bo... Czy ty byłeś w szpitalu psychiatrycznym? Czy ty go spaliłeś? Jest kilka rzeczy, o którym chciałbym ci powiedzieć. Po pierwsze, ale to jesteś na pewno świadom, Elizjum to więzienie, które w bardzo łatwy sposób może być manipulowane. Po drugie, wiem, kto cię goni. A po trzecie, już mam w końcu świadomość, czym jest twój chlebak. W mojej podróży znalazłem tą odpowiedź. Może niedokładną, ale wystarczająco bliską prawdy. To jest słowo w tym momencie dla mnie trochę puste, bo nie wiem, co jest do końca prawdą, a co iluzją. Ale po kolei słyszałeś o Gamchikocie? Tak. To jeden z władców Inferno. To on wysyła te bestie. W tym momencie również na mnie, ponieważ byłem z tobą. To on w łatwy sposób potrafi manipulować Elizjum. I tak, byłem koło szpitala. Chciałem jeszcze raz porozmawiać z naszym dawnym znajomym, z Amentorasem. Ale niestety Gamchicotha wyczuł mnie. Chyba to jest dobre słowo, wyczuł mnie i pokazał mi, co może zrobić z tamtą rzeczywistością, jak ją nagiąć. I pokazał mi moment, kiedy wszyscy mnie zaczynają gonić, kiedy jestem oskarżony o wiele rzeczy i cóż, chyba mi groził, to jest dobre słowo. Ja się wtrącę, powiedz mi, co się stało z Amentorasem, czy... Bardzo dziwnie się zachowywał podczas naszego spotkania. Zaproponowałem mu pomoc, ale powiedział, że nie może, że coś go blokuje. Ogólnie bardzo dziwnie się zachowywał, tak jakby nie mógł ze mną się porozumieć. Wiesz, pokazał mi się w formie mojej siostry. Poznałeś, pamiętasz, Caroline. Tak, ale czy on... Czy ty spaliłeś wtedy ten szpital? Czy to był Gamchicotha? Bo... Nie spaliłem szpitala. Ale Gamchicotha pokazał mi, że cała policja i wszyscy... Całe Elizjum w tym momencie będzie ścigać mnie i będzie ścigać doktorka. W przypływie szału... Nie szału. To już nie jest stary Dave, nie jestem już nim. Coś się po drodze wydarzyło, ale nie pamiętam do końca co. Wybacz, chciałbym ci powiedzieć, ale nie umiem tego określić, ale ten płomień, który wtedy wybuchł i skierował się na ciebie, już wygasł. I chyba to poczucie zagrożenia i poczucie, że znowu kolejna istota próbuje wmieszać się w nasze sprawy. Skoczyłem do jego studni, do jego domeny, ale musiałem szybko uciekać stamtąd. On jest zbyt potężny, żeby się z nim mierzyć. Przynajmniej w tym momencie, kim my jesteśmy teraz. I tu dochodzimy do tego, że dowiedziałem się, że twój chlebak przetrzymuje moc. Nie wiem, w jaki sposób, czym ta moc jest dokładnie, ale jest szansa, że możemy jej użyć na naszą korzyść. Rozumiem. Nie ukrywam, że jest tu parę nowych informacji. Pewnie będę potrzebował chwili, żeby to poskładać w całość. Tak jak mówiłem wcześniej, wiem, kto to Gamchicotha. Też co nieco się o nim dowiedziałem. Czy dzicy, których on za nami wysłał, z którymi zresztą walczyłeś, i szakale, czy Nefaryta, czyli ten taki cienisty byt, który opanował Molly, który teraz próbujemy z niej wyciągnąć z pewną pomocą. Jeżeli chodzi o ten chlebak, to tak, wiem, że jest w nim moc i jest w nim... I tu właśnie nie wiem, czy to nie jest... Czy on jest tą mocą, czy on skrywa mapę do tego, gdzie ona jest, bo pojawiło się coś takiego jak złoty laptop, coś, co wiele różnych organizacjami to ciężko nazwać, chociaż kontestatorzy, czyli ta taka dziewczyna o srebrnych czy też szarych włosach, nie pamiętam. Moja rodzina miała z nimi na pięku, być może to ich pozbawiliśmy tego chlebaka. Ten komputer, o którym mówię, podobno miał możliwość łączenia Elizjum i drugiej strony, możliwości przechodzenia, gdzie się chce, kiedy się chce, nie bazowaniu na przejściach. ja trochę dodaję tutaj od siebie, ale ta moc to chyba... On możliwe, że skrywa tą moc kreowania tej iluzji i rzeczywistości, bo to więzienie pęka, Elizjum pęka. Jest wiele przejść, które nie mają swoich strażników. I być może po to jest im to, żeby móc nad tym zapanować, bo przecież nie ma Demiurga. Nie ma tego, który panował nad wszystkim, który prowadził ten balans. Luke, wybacz, ale większość tych nazw, które podajesz, to dla mnie obce, tak jakbyś mówił w innym języku. Ja wiem tylko tyle, że muszę znaleźć Malkut, muszę się z nią skontaktować, bo wszyscy oprócz niej chcą nas uwięzić w Elizjum. I w takim razie potrzebujemy naszego przyjaciela, tego, który był w szpitalu. Amentoras to jest sługa Malkut. Wiem, dowiedziałem się to od niego. Skierował mnie, żebym szukał Malkut. Że jeżeli będę wystarczająco, zabrzmi to naiwnie, mocno się rozglądał, to ona znajdzie sama mnie. Że ona wyszukuje takich jak my, chcących się przebudzić. Nie wiem, co w tym momencie Gamchicot zrobił Amentorasowi. Dlaczego zapytaj, że spaliłem szpital? Co się w przyszłości stało? Ja mam... Nie wiem, ciężko to wytłumaczyć. Do tej pory myślałem, że mój ojciec nade mną czuwa. To z nim mam jakiś kontakt, a w jakiś pokrętny sposób okazało się, że to jest właśnie ten... No właśnie on, Amentoras, to właśnie... To on podszywał się pod mojego ojca. Wiesz, jak on się ukazuje ludziom, tak? I ja byłem przekonany, że to jest mój ojciec. Nie sądziłem, że on może działać w ten sposób. On mi pomagał. I zawdzięczam mu, w sumie to oboje mu zawdzięczamy trochę, bo był praktycznie od początku naszej podróży przy mnie. I ja czuję, że jestem mu coś winien. A w momencie, kiedy... Powiem ci tak, był taki moment, w którym myślałem, że całkowicie ci odjebałem. I jak uciekłem od ciebie, dochodziły mi coraz gorsze echa twoich działań, czy jakieś reperkusje, skutki, nie wiem, cokolwiek. To troszkę tak jak na tafli jeziora. Mąciłeś wodę, a do mnie dochodziła fala. I był taki moment, kiedy myślałem, że rozmawiam właśnie ze swoim ojcem, a okazało się, że jest to ten nasz mały przyjaciel, który potrzebował pomocy. I ja myślałem, że to ty go zabiłeś po to, żeby mnie wywabić, czy zniszczyłeś jego dom. On potrzebuje mieć miejsce, w którym może funkcjonować, pomagać innym, nie wiem, szukać potencjalnych osób do przebudzenia. Nie wiem, jak to nazwać. Naprawdę nie wiem, ale wydaje mi się, że on potrzebuje tego miejsca, Gamchicot mu je zabrał i ja czuję, jak on słabnie. Czyli nasza jest szansa go znaleźć. Jest coraz cieńsza. Tak i... Tak, może, nie wiem. Nie wiem, wiem, że jest też jakoś połączony z Molly. Nie mam pojęcia, w jaki sposób, ale my oboje to czuliśmy. To samo uczucie. Luke, powiedz mi, bo mam chyba dziury w pamięci. Czy jak się z tobą rozdzielałem, czy ja już miałem dziwny tatuaż na przedramieniu? Wygląda jak labirynt. Tak, miałeś go. Czy wiesz skąd i dlaczego i po co? Tak, wiem. On został... Byliśmy u Tekrona. Pamiętasz naszego przyjaciela Tekrona? Właściwie to patrzę teraz na niego. On stuka. Tyk, odnóżami. Może słyszy? Albo reaguje na to, co powiedziałeś. Witaj, Tekronie. A to, co masz na ręce, to jest mapa. Mapa do miejsca, w którym przybywa twoja rodzina. Caroline? Zostawiliśmy ją w spokoju. Wiesz co? Faktycznie to dużo zostało ci odebrane. Chyba że sam się tego wyzbyłeś. Twoja żona, Dave, i twoje dzieci. Oj, nie wiem, co się u ciebie wydarzyło, ale przykro mi, że w jakiś sposób wyrwałeś z siebie taką część. Dave. Na tej płaszczyźnie pamięci Tekrona, na której wcześniej widziałeś takich kilka jakby wskaźników, trochę jak equalizer. Od momentu, kiedy się zaczęło połączenie z Luke'iem, one się ruszały, to pewnie tym zawiadamiał nad bezpieczeństwem Tekron. Czasem rzucając okiem na naczynie z krwią, to trochę tak, jakby ktoś ciepłokrystaliczny ekran uderzył i wdarła się taka plama. To w ten ekran od góry, od prawego rogu wlewa się coś czarnego. I widzisz, że Tekron przesunął naczynie, żeby zobaczyć, co to jest. A ty widzisz, że to nie jest czarna plama, tylko to jest obraz. Ciemny obraz lasu, drogi leśnej. Jasność pochodzi tylko i wyłącznie od światła, może księżyca albo gwiazd odbijanych przez śnieg, bo jest śnieg. I w stronę tak jakby patrzącego, czyli z ciemności w oddali wchodzi w jasność kobieta, Chloe, ta, którą spotkałeś niedawno na stacji, prowadząc za obie ręce dwie małe dziewczynki. I idzie w twoją stronę, robi się coraz większa, dlatego bo się zbliża, oraz bo ten obraz się robi coraz większy, bo ta plama się robi duża, a Tekron zaczyna i słyszysz w głowie zapętlone zdanie, które ona w jakimś momencie wypowiedziała. Potrzebujesz piąć czwórkę, tylko czy na pewno szukasz odpowiedniej czwórki? Czy na pewno odpowiedniej czwórki, Dave? Czy na pewno odpowiedniej czwórki? Chciałbym, żebyś rzucił na weź się w garść. Najniższy wynik. Cóż więc się dzieje z Dave'em? Pomóż mi to skleić. Tu spadnie twoja stabilność, ale to, co powiedział Luke, to, co widzisz, jak to wpływa na Dave'a. Ja tu wykorzystam słowo kluczowe panikujesz. To jest... Te wspomnienie szybko wraca poczucia zagrożenia, strachu ze studni Gamchicotha. Dave zaczyna się dokładnie tak samo czuć. Urwany szybko, tylko odezwę się Luke. Rozłączam się i odskakuję jak oparzony od tej konsoli. Dave, w momencie, kiedy odskakujesz, to dzieją się dwie rzeczy. Twoja ręka lekko potrąca to naczynie, ale jakby odpada. I czujesz, że zimny punkt gdzieś na wysokości pod twoją pachą tak jakby zatrzymuje się, ale to jest taki mało priorytetowa rzecz. Natomiast powoli zaczyna jakby wracać ta czarna plama na ekranie, tak jakby zanikać, to też jest niepokojące, ale ten strach, o którym powiedziałeś, sprawia, że proszę cię o rzut na przeklętego. To jest też najniższy przedział. W momencie, kiedy ta plama, ten wyciek się cofa i już ma zniknąć, bo to następuje dosyć szybko, kiedy odskoczyłeś, to w ostatnim momencie obraz ciemnego lasu zamienia się, albo pomiędzy drzewami rozświetlaje się dwoje oczu. To są oczy przerażonego człowieka, tak jakbyś, nie wiem, w ciemnym pomieszczeniu blisko nagle zaświecił latarką w kogoś, kto ma przekrwione białka, otwarte oczy i te przekrwione oczy mówią bardzo spokojnym głosem: a więc tutaj jesteś. Łatwo ci będzie mi teraz cię znaleźć. Na co Tekron w przypływie paniki podnosi rękę ze szpikulcami i z całej siły uderza w te oczy. Część tego ekranu rozpryskuje się, a Tekron zaczyna wydawać bardzo dziwne dźwięki. To jest jakby łkał, ale ktoś, kto totalnie nie panuje nad sobą. Jęczy jak jakieś takie zwierzę, stukając z tymi swoimi odnóżami. I w pewnym momencie odwraca głowę, nie odwracając całej swojej sylwetki w twoją stronę. Co ty zrobiłeś, Dave Hill? Co ty zrobiłeś, Dave Hill? I dostrzegłszy cię, zaczyna uciekać. Pędzi do tego pierwszego głównego wejścia. Ty tracisz 2 punkty stabilności. Czyli spadam na zatrwożonego. Tak. Krytyczny stres. I co się z tobą dzieje oraz co chcesz zrobić? Dave Hill jest zamurowany ze strachu. I te nagłe wahania, nie nastroju, tylko ta stabilność, która skacze góra-dół, góra-dół, góra-dół. Informacja od Luka, że on miał córki, żonę, ale Dave tego nie pamięta, a jest ta Chloe, która cały czas chodzi z córkami, a później ten obraz palącej się Chloe. Czy to możliwe? Ale kto, kiedy, czemu znowu nie pamiętam tego? Czy nie pamiętam tego? Czy to było, nie było? I Dave traci przytomność. Po prostu pada jak długi do tyłu. Dobra. Ty padasz. Duszność. Zaciśnięta, niewidzialna ręka na gardle. Czujesz zimny pot. Chyba drży całe to twoje wielkie ciało. Wypełnione mocą? No, nie teraz. I te słowa, których powiedziałeś, co doprowadziło do tego stanu, sprawia, że jest moment, kiedy ty, patrząc w ten przedziwny sufit pomieszczenia w mieście maszyn, pełno rurek, wiszących kabli, zaciskasz oczy. Kiedy zaciskasz oczy, to czujesz potężne gorąco na całej twarzy. Dochodzi do ciebie dźwięk płonącego, panoszącego się pożaru. Krzyki kobiety i dzieci. Wypuść, wypuść, przestań, puść nas! I albo wypowiadasz słowo, albo myślisz słowo, albo ono się pojawia w tobie. Ishim. I ta rewelacja gorąca i krzyku i pożaru znika, wpadasz w sen. Za chwilkę spytam się, co to jest za sen, ale pierwsza rzecz, która pojawia się w tym śnie, to szept. Nazywam się Chloe Hill i jestem twoją żoną. Przyjdź po mnie, Dave Hill. W tym jest moc. Dave rozłączył się, kiedy zacząłeś mówić o Chloe. Czułeś, że jest coś grubo nie tak. Rozłączył się. Zaraz wróci. Kiedy się rozłączył, to ty nadal jesteś w samochodzie. Ta rozmowa była pochłaniająca. Widzisz Elizabeth obok, która patrzy na ciebie. Jak masz pytania, to pytaj. Nie, w międzyczasie poczułem, że sowa mnie szuka. Powinno tu przybyć lada moment. Przynajmniej po tej stronie telefonu uzyskasz jakieś odpowiedzi. Dobrze, czekam na nie. Ty chcesz mnie o coś spytać? Chciałabym w jakiś sposób przynieść ci ulgę, gdyż przyszedłeś z Łałata i widzę, że jest... że potrzebujesz pomocy. Tak, potrzebuję, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób mogłabyś mi pomóc. Nie mam pojęcia, w jakikolwiek ktokolwiek sposób mógłby mi pomóc. Chyba to jest po prostu we mnie. W jakiś sposób. Ona przygląda się tobie. Zostaje na dłużej na twojej twarzy, że tak powiem. Wypuszcza może pierwszy raz kawałek kory, który teraz leży na jej udach i powoli wyciąga rękę w twoją stronę. I kładzie ci ją na prawym łokciu. Ręki, którą może opierasz o skrzynię biegów czy kierownicę. I ten cały pakiet emocji, które się wydarzają, pewnie to on, bo cóż by innego, sprawia, że nie czujesz jej dotyku, tak jakby ona nie istniała. Widzisz jej rękę, dopiero po chwili odczucie to fizyczne dotyku przychodzi, ale z opóźnieniem. I jak... bo ty spojrzałeś na tą swoją rękę, żeby sprawdzić, co się dzieje, a jak spoglądasz na nią, to widzisz, że część jej prawego policzka jest przeźroczysta. Na granicach sylwetka jej, tak jakby pełga, rozwiewa się może jak mgła i widzisz przez tę, powiedzmy, 1/3 twarzy okno. Tak jakbyś widział na wskroś. I nagle zawiesza się w powietrzu za zamkniętymi drzwiami samochodu od strony pasażera sowa. Dosyć duża, brązowa, która macha skrzydłami powoli, a to jej wystarczy. I patrzy. Przedziwne, że sowa tak blisko przyleciała cywilizacji. Tak blisko samochodu. Tak blisko was w samochodzie. Ona, słysząc to, ona, czyli Elizabeth, odwraca się. Ta jej niematerialność od razu znika, już jest cała i słyszysz, jak mówi do ciebie, patrząc w stronę sowy, to ona jest. I odwraca głowę w twoją stronę, uśmiechając się. I co ci powiedziała? Jeszcze nic. Chwyta, wiesz, bo to jest stary pick-up, więc chwyta taką wajchę do odkręcania szyby, odkręca szybę. I sowa, kiedy szyba jest całkowicie otwarta, siada łapami, wiesz, chwyta łapami krawędź otwartego okna, przez co jest, wiesz, wypełnia prawie całe to otwarte okno, bo to jest duży ptak. Pachnie lasem, pachnie naturą, pachnie trochę dymem. Może była gdzieś przy tym rytuale. Kręci głową, spoglądając na ciebie i na Elizabeth, a ciebie proszę o rzut na komplikację prześladowca. Ona się odpala w momencie, w którym jasna staje się twoja lokalizacja. I Elizabeth wezwała tutaj tę sowę. I zobaczmy, co rzut powie, kim jest ta sowa. 11 w takim razie wychodzi. Luke Bennett. Wypowiada sowa, chociaż nie rusza dziobem, ale patrzy tymi dużymi swoimi ptasimi oczyma w twoją stronę, a głos jest męski, mocny, w bardzo dziwny sposób, ale pasuje do mowy ciała tego zwierzęcia. Elizabeth spogląda w twoją stronę, a sowa kontynuuje. Wysłuchaj tego, co mam ci do zaproponowania. I sowa podskakuje, wskakując do samochodu na deskę rozdzielczą, jest nad schowkiem, naprzeciwko Elizabeth. Jako że jest to pick-up, to ta szyba nie jest bardzo skośna, tylko trochę pionowa, przez co ten ptak się tam mieści. Jesteś w samochodzie z Elizabeth i z siedzącą naprzeciwko niej na desce sową. Sowa przekręca głowę w ten swój poziomym kierunku i patrzy na ciebie. Słucham. Jestem Nefarytą, a ty oddasz nam swój chlebak na jeden z dwóch sposobów. Albo poczekasz tu, aż przyjdzie po niego mój sługa i wtedy polowanie na ciebie i na twoich przyjaciół się skończy, jak ręką odjął. Albo zabierzemy ci go siłą. Zanim udzielisz odpowiedzi, wiesz, że Elizabeth jest w gotowości, nie czuje się bezpiecznie, próbuje odchylić się w fotelu, żeby nabrać dystansu do tej sowy, spoglądała na ciebie kątem oka, ale jest twardą osobą, tu nie ma paniki, tylko widzisz kątem oka, jak ona zaciska dłoń na tym nożu, który trzyma. Co chcesz odpowiedzieć? Po co jest wam ten chlebak? Co w nim jest takiego specjalnego? Chcesz rozmowy? Czy zakładasz prawdopodobieństwo oddania mi chlebaka? Czy wiesz, że i tak mi go nie oddasz, a chcesz tylko wyciągnąć informacje? Nie wiem. Nie wiem. Rzuć proszę na wpływ na innych. To jest szczere podejście do sprawy. Dodaję ci tu charyzmę, nie ma żadnych minusów ze stabilności. I co może stanie się jasne, albo właściwie na rzecz gry powiem na głos, rzecz, którą zrobiła Molly, sprawia, że ty masz dodać 1 + 1, łatwiejszy ten rzut. We wszystkich rzutach przeciwko dymowi tak będzie. To 14. Zatem postać zrobi to, co prosisz, czyli wyjawić część prawdy, a ja wybiorę coś. Uszanuję twą prośbę. Widzę, jak starasz się, jak jesteś zdeterminowany. Wścibski też. Uparty. Chlebak to źródło informacji. Mapa. Dla kogoś, kto potrafiłby ją przeczytać, stanie się jasne, gdzie przebywa jedna z dwóch części potężnego artefaktu, zwanego czwartym ogiem. Tobie ten artefakt do niczego się nie przyda. Nie będziesz potrafił z niego skorzystać. Mój pan dzięki niemu będzie potrafił znaleźć zagubionego władcę, który zaprowadzi znów spokój i równowagę. Czy ostatni czas twojego życia to dobre życie, Luke Bennett? Bo możesz, oddając mi ten chlebak, od razu ułożyć je z powrotem, żeby było bezpieczne. nie wiem, co masz na myśli, mówiąc dobre życie. Trochę mi się to wymieszało ostatnim razem. To może ty... Skoro... Słucham. Twojemu panu tak bardzo zależy, to może łaskawie sam się tu po to pojawi. Czyżby Gamchicotha nie był tak potężny, aby spojrzeć w oczy zwykłemu śmiertelnikowi? Trudno jest mi odnieść się do wyobraźni. Odpowiadając ci na twoje pytanie, tak żeby jasne stało się, że jego pojawienie się tutaj zniszczyłoby to miejsce zbyt mocno. Możliwe, że nieodwracalnie. W miejscu, w którym jesteś, nie mógłbyś spojrzeć na niego i nadal być. Jeśli chcesz, mogę pokazać ci, jak mieszka. Może wtedy zrozumiesz. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby podziękować. Uśmiecham się. I jeżeli mógłbym dać jakąś sugestię, jakiś znak do Elizabeth, żeby dźgnęła to ptaszysko, to jeżeli jest taka możliwość, to byłoby... Twoja intencja jest czytelna, ona czekała na to najprawdopodobniej i wyprowadza natychmiastowy cios. Oczywiście wyobraźmy sobie, że po tak starej, niewielkiej i drobnej kobiecie nie sposób spodziewać się takiego ruchu. Ten ruch jest gwałtowny, niezatrzymywalny, pewny siebie. I doskonale zna swoje narzędzie, ten nóż, który ma zakrzywione ostrze. Tak prowadzi nadgarstek, żeby nabić od dołu sowę. Ale sowa w tym samym momencie otwiera dziób pierwszy raz, bo ta cała rozmowa odbywała się gdzieś w przestrzeni mentalnej i z jego dzioba, z sowy, wydobywa się kłąb dymu, ciemnego, czarnego dymu, który rozpościera się szybko pomiędzy tobą i Elizabeth. On powiedzmy rozlewa się po samochodzie, od razu to czujesz instynktownie, nienaturalnie szybki sposób. To nie jest tak, jakby palacz wydmuchiwał dym z ust, tylko ta chmura chce jak najszybciej zająć jak największą przestrzeń, ale w tym samym momencie Elizabeth nadziewa tę sowę na nóż i ciało sowy reaguje na to, trzepocząc, jako że się nie może ruszyć, bo Elizabeth napręża ramię, to po prostu spazmatycznie drży, krew wylewa się na dłoń Elizabeth. Ale jaka jest twoja taka pierwsza instynktowna reakcja na ten kłąb dymu? Ja bym chciał spróbować wysiąść z samochodu, to znaczy jeżeli widzę, że to się rozmywa, jakby rozlewa w samochodzie, to jak najszybciej z niego wyskoczyć. Dobra, to w takim wypadku uniknij obrażeń, proszę. To jest rzut plus refleks. To w takim razie, jeżeli to jest plus refleks, to ja bym chyba chciał skorzystać, chciałbym z upartego skorzystać. Tak, to jest twój nowy atut. Dokładnie. A więc za każdym razem, gdy dajesz z siebie wszystko, by pokonać zagrożenie, rzuć plus dusza i zobaczymy, ile będziesz miał przewag. Masz dwie przewagi, z których możesz skorzystać w jakimkolwiek momencie. Ja mam pytanie, bo w związku z tym, że Molly, czy nie mam przeciwko niemu +1 jeszcze do rzutu? Tak, masz +1 do rzutu. To będzie 15 w takim razie. 3 przewagi. Więc czy z którejś z tych przewag chcesz teraz skorzystać w tym rzucie na unikanie obrażeń? Tak, bo mogę w takim razie zamienić sobie, czy mogę unikać na siłę woli. Czyli jeszcze +1 będę miał. I to jest 14. I pytanie, czy nadal jakby za każdym razem ja mam ten plus jeden. Tak, jeżeli tak, no to 15. W każdym rzucie przeciwko dymowi masz +1, czyli 15. Udaje ci się całkowicie uniknąć obrażeń. Dobra. To uparty, zdeterminowany Luke, działasz instynktownie i zanim ta chmura dotyka ciebie, to odłączenie pasa, otworzenie drzwi i tak naprawdę to trochę wypadasz, szybko podnosząc się na nogi. Jaki jest twój dalszy ruch? Więc przebiegam na drugą stronę i chcę pomóc Elizabeth też się wydostać stamtąd. Mhm, dobra, kiedy obiegasz samochód od przodu, to widzisz przez szybę ten ptak nadziany na nóż Elizabeth. Drży cały, łomoczy skrzydłami, one uderzają o szybę od wewnętrznej strony i jak zachodzisz od siedzenia Elizabeth, to widzisz, że ona jest w tej chmurze dymu. Widać ją, ale poprzez gęsty, czarny dym. Cholera. To ja w takim razie jeszcze raz chciałbym ze swojego atutu skorzystać, ale tym razem ze związanego. I mówię: Amentorasie, pomóż mi, proszę, pomóż mi to przegnać. Myślisz to, co myślisz i widzisz od razu momentalnie w odbiciu szyby tego okna od strony pasażera pojawia się twarz twojego ojca. Trochę tak jak ty byś się odbijał, ale to jest twarz twojego ojca, który mówi: ona już jest zawładnięta. To on będzie nią zarządzał. Będzie próbowała cię dopaść. Albo uciekaj stąd, albo obezwładnij ją, żeby jej mąż przeprowadził na niej taki rytuał jak na Molly. To tak robię. W takim razie to znaczy otwieram drzwi. Dobra, to jak decydujesz się otworzyć drzwi, to on jeszcze mówi, wiesz, bo jeszcze zanim są drzwi zamknięte, to widzisz jego twarz. Zostanę z tobą i spróbuję cię ochronić. I co robisz, jak otwierasz drzwi? Otwieram drzwi, wyciągam, albo nawet nie wyciągam. Próbuję od razu z pięści ogłuszyć. Czyli otwieram drzwi i od razu uderzam prewencyjnie, tak. Dobrze, to jest tak. Jak otwierasz drzwi i szykujesz cios, to nie jesteś ty, ale coś z twojego kierunku hucha w stronę samochodu. Tak jakby twój ojciec, który zadeklarował pomoc, przepraszam, Amentoras, mimo wszystko w jakiś sposób obecny chce wdmuchiwać ten dym, żeby ten dym nie wyleciał na ciebie. A ty cios. Poproszę cię o rzut na przystąpienie do walki. Moje pytanie jest takie, czy przewagi danej można użyć tylko raz, czy mogę jeszcze raz użyć tej samej przewagi? Możesz użyć tej samej. Chodzi ci o upartego, tak? Tak. W takim wypadku chciałbym rzucasz z siłą woli do przystąpienia walki, tak? Tak. Super. I obowiązuje cię tutaj nadal ten rzut, w sensie +1 od Molly. Umówmy się, w fikcji Luke nie wie, że to jest pomoc Molly, ale mówimy mechanicznie, a ty byłeś na tej sesji. Czyli to jest 9. Dzieją się dwie rzeczy. Ty trafiasz ją idealnie w twarz. Raz, że widziałeś przez ten dym, gdzie trafiać. No dwa, że to jest osoba, która siedzi w fotelu samochodu, to nie jest trudne. I zapewne odniosłoby to skutek, gdybyś uderzył kobietę w jej wieku w taki sposób. Natomiast najwyraźniej ona jest wzmocniona, ona nie działa w ten sposób i mimo tego, że czujesz, wiesz, możliwe, że złamany nos albo po prostu miękkość ciała twarzy Elizabeth, to ona uderza cię tą ręką, w której ma nóż. I chciałbym, żebyś uniknął obrażeń. Tak, przy takim rzucie ten nóż zostanie równie sprawnie wyjęty z ptaka i to będzie sam nóż. Bo to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że masz świadomość, że jesteście w okolicach 13 plus biały dzień, parking przed szpitalem. Tutaj są pewnie ludzie, a ty właśnie w otwarty samochód uderzyłeś. Wszyscy widzą, że kobietę. Co prawda pełno dymu jest w samochodzie, ale to może być reperkusja w przyszłości. Jak ci idzie z unikaniem obrażeń? Jakby co, to tutaj też ta przewaga jeszcze może być powtórzona, jeśli chcesz. Nie. Czyli to jest 10, wychodzi na to. Dobrze, to niekorzystne położenie, niechaj nim będzie to, że ktoś krzyczy na tym parkingu, bo ty unikasz ciosu. Ten nóż przelatuje przez twoją kurtkę, może nawet rozdziera trochę, może t-shirt, bo jest ciepło, ale słyszysz wtedy, co pan robi? To jest dalekie, ale przykułeś uwagę. Jesteś świadom tego, że Elizabeth będzie próbowała kontynuować, ją ten krzyk nie zatrzymuje, nie działa racjonalnie. Co ty chcesz zrobić dalej? Ja w takim razie próbuję jeszcze raz ją uderzyć. Proszę bardzo. To jest ta sama sekwencja, ona zdąży pewnie odpiąć pas. Nie, zakładam, że ona nie miała tego pasa przypiętego. No nieważne, to jest ta sama sekwencja rzutu. Czy rzucasz z przemocą, czy wykorzystujesz ostatnią przewagę? Wykorzystam ostatnią przewagę. I to jest 15. Mhm, dobra. To dzieje się następująca rzecz. Ona chciała wysiadać, żeby zadać kolejny cios, albo nawet na siedząco po prostu pchać, natomiast teraz jak przydzwoniłeś, to widocznie zadziałało. Ona upada, w sensie leci plecami na siedzenie kierowcy, tracąc rezon, ewidentnie teraz zadziała ten cios, natomiast biegnie ktoś, kto wcześniej krzyknął i krzyczy: panie, przestań! Oraz ten dym, który mimo wszystko był w samochodzie, on, jako że ty też zostałeś w tym samym miejscu, on próbuje cię musnąć. I poproszę cię o uniknięcie obrażeń od tego dymu. W związku z tym, że Amentoras ci pomaga, to masz do tego rzutu +2. +1 od niego i +1 od Molly. To jest 9. Dobra, to w takim wypadku poproszę cię o zniesienie obrażeń. To jest rzut, do którego dodajesz odporność, ale odejmujesz 2 wartość obrażeń. Ale jeszcze odporność. No, ale to na pewno będziesz w tym najwyższym. Tak. Dobra. Żeby przydzwonić, widocznie sam trochę wprowadziłeś głowę jeszcze w zakres tego wiszącego w powietrzu w samochodzie dymu. I on jest jadowity. To jest tak, jakby ktoś dmuchnął ci jakimś straszliwym dymem prosto, wiesz, w nozdrza czy w usta. Mechanicznie masz na najbliższą scenę, do końca sceny, -1 do wszystkich rzutów, ale udaje ci się ochronić od najgorszego. A tym najgorszym jest to, że usłyszałeś, tak jak paręnaście minut temu zobaczyłeś Martę w lusterku, usłyszałeś coś ze świata gdzieś indziej i to jest wycie wściekłych tych szakali i dzikich, których Gamchicotha za tobą rozprowadza. Oni nie są w żadnym pobliżu, ale oni wyją, bo wiedzą, że gdzieś ty się zmagasz z ich panem. Więc w najbliższej przyszłości nie, ale wiesz, że są na tropie i gdyby nie to, jak jesteś uparty, to zwęszyliby cię i byliby tu bardzo szybko. To cię ominęło, natomiast teraz tak, masz pozbawioną przytomności, chyba że nie chcesz, żeby ona nie była nieprzytomna, bo to ty możesz zdecydować tym swoim ciosem. Czy Elizabeth... Ja chciałbym, żeby ona była nieprzytomna. Elizabeth jest nieprzytomna, Sowa jest martwa, leży na podłodze, tam w nogach pasażera, okrwawiona deska rozdzielcza, w samochodzie jest jeszcze sporo dymu i ktoś biegnie na parkingu. Co robisz? Sam kontakt z tym dymem jest, ma ten efekt, czy też trzeba go zaciągnąć się nim, wziąć oddech? Trzeba się nim zaciągnąć. Jeżeli myślisz o tym, żeby jechać samochodem, to z otwartymi szybami on stąd wywieje się dosyć szybko. Ale na pewno będzie... Jeszcze raz poproszę cię o ten sam rzut. Ale też jest pytanie w mądrej głowie Luka, czy dym, ten Nefaryta, jest nieprzytomny w nieprzytomnym ciele Elizabeth, czy jest gdzieś indziej i czy może się wydostać z takiego nieprzytomnego ciała. To tego Luke nie wie, a może chcesz wziąć to pod uwagę. Wydaje mi się, że... to tak powiem, wydaje mi się, że jakby ten Nefaryta chciał wejść we mnie, to zrobiłby to bezpośrednio przez Molly. Mhm. Bo przecież byłem obok niej i obcowałem z nią w jakiś sposób. Ja wsiadam do samochodu i z otwartymi oknami po prostu próbuję wywiać ten dym. Ruszam. Ignorując całkowicie tamtą osobę, która biegnie w moją stronę. Dobra, ale chciałbym, żebyś zrobił to rzucając działanie pod presją, żeby sprawdzić, na ile szybko ci się to uda, a na ile człowiek, który biegnie, dobiegnie na tyle, żeby zobaczyć i na przykład móc opisać, jak wyglądasz. Tak, z rzutu 17. Dobra, dobrze. Wpadasz do tego auta na pełnej szybkości. Odpalając samochód i włączając bieg wsteczny, żeby wyjechać, otwierasz okno po swojej stronie, pewnie na bezdechu, żeby jak najmniej tego dymu weszło. Jego i tak jest coraz dużo mniej, bo otwarte drzwi pasażera też robią swoje. Ten facet biegnie w twoją stronę, ale jest ewidentnie za daleko, a poza tym ty jesteś w samochodzie jeszcze zadymionym, więc on nawet rzucając okiem przez szybę nie będzie potrafił tego zapamiętać. Natomiast tak, opuszczając parking na piszczących oponach, jak już wyprostowałeś samochód, żeby jechać do przodu prawą ręką, zamykasz przynajmniej drzwi, żeby nie stuknęły o nic, nie przeszkodziły wjeździe i pędzisz. Zanim spytam cię, dokąd pędzisz, to rzuć jeszcze raz proszę uniknięcie obrażeń. Masz tutaj zniwelowane +1 od Molly, swoim -1 od tej przyjętej przed chwilką dymnego obrażenia. Ale pomoże ci tutaj jeszcze Amentoras, więc do unikania 15. obrażeń dodajesz +1. 15. Super. To jeszcze oczywiście, żeby historii stało się zadość, ta Elizabeth szarpniętym ruchem wrzucasz ją, a ona teraz przez to, że jest nieprzytomna, jest po prostu małą, starszą kobietą na to siedzenie pasażera. I pędzisz pick-upem dokąd? W stronę lasu, w którego poszli ze Złotego Osiedla. Mhm. Jeżeli ten kierunek jest mi znany, wydaje mi się, że sam kierunek jest. Tak. W sensie, no, wyjechałeś stamtąd, wiesz, jakiś czas temu. Ale kieruj się w tamtą. Czy chcesz jechać w stronę tego złotego osiedla, tam gdzie, wiesz, byliście w tym domu, czy chcesz ominąć to, te zabudowania i, nie wiem, dostać się do lasu gdzieś nieopodal? Chciałbym do lasu się dostać. Mhm. Dobra. Ostatnia rzecz mechaniczna, którą teraz jeszcze zrobimy, jako konsekwencję tych wszystkich wydarzeń, to poproszę cię o rzut na swoją komplikację przeklęty. Przepraszam, właściwie to będą to dwie rzeczy. Najpierw rzuć na weź się w garść po tej całej sytuacji. Uderzanie starszej kobiety pięścią może wywrzeć swoje. Tutaj już nie ma tego plusa od Molly. To już jest twoja sprawa. 4. To słuchaj, ta sytuacja bardzo cię pokiereszuje psychicznie. Czemu? Co się dzieje teraz w Luku? Jak on emocjonalnie na to reaguje? Wydawało się przez moment, że ciężko to nazwać stabilizacją, ale parę informacji nowych się pojawiło. Okazało się, że Dave jednak może ma się całkiem dobrze i może nie jest na straconej pozycji, co wewnętrznie bardzo cieszy, ale jednocześnie ta jaskółka, która okazała się sową i miała zwiastować coś dobrego, nagle okazała się czymś zgoła odwrotnym i cała ta sytuacja i eskalacja i to, do czego był zmuszony Luke, to jest coś, czego nie musiał nigdy robić, czyli tak naprawdę używać przemocy, a tutaj po prostu zabrakło argumentów innych. I może to wynikło z jakiejś paniki, z jakiegoś noża na gardle, zdezorientowany, przestraszony i na krawędzi załamania w tym momencie, bo to tak naprawdę z nieba do piekła w ciągu paru minut. To tracisz 2 punkty stabilności. Rozstrojony to ładnie powiedziane, jest trochę zbyt delikatnie. Ja wyobrażam sobie, że jadąc, nie wiedząc, że przekraczasz prędkość, może w pewnym momencie reflektując się, żeby nie przykuwać uwagi policji, zwalniasz trochę, ale wydawanie dźwięków, jakiś jęk, jakiś syk, jakieś słowa do siebie. Rozstrojony Luke pędzi w stronę lasu i całe to spięcie, powiedzmy, z Nefarytą odpala jeszcze jedną komplikację twoją, czyli przeklętego. I tutaj masz z krytycznego stresu minus. I 0. Ta podróż jest szaleństwem. Pędzisz w stronę krańca zabudowań, żeby dojechać do lasu jako do jakiejś granicy, symbolicznej granicy bezpieczeństwa. Ale co pewnie podpowiada ci umysł, jako że wcześniej w lusterku widziałeś coś innego, w tym lusterku widzisz agonię Elizabeth. Słyszysz, jak ona, leżąca skulona na tym siedzeniu pasażera, drży, coś nią wstrząsa, ale w lusterku widzisz, jakby widzisz w głąb wielką dziurę w ziemi, otchłań, która jest taką jakby studnią, z której ścian od wewnętrznej strony sterczą jakieś schody, pomosty, pochodnie i mimo tego, że to urąga prawom fizyki, masz wrażenie, że ona, Elizabeth, właśnie jest zabierana do tej studni, wsysana przez to lusterko. Czy to jest jeszcze moc Nefaryty, czy też zupełnie coś innego, ale jej piskliwy jazgot towarzyszy całej twojej drodze. Poczucie bycia obserwowanym. Może przez to, że wcześniej słyszałeś z zewnątrz gdzieś w świecie krzyki tych szakali, ale teraz to nie obserwują cię oni. Temu poczuciu patrzenia na ciebie towarzyszy elegancki i delikatny stukot łyżeczki o filiżankę. Tyk, 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 tyk. Tak jakby ktoś, kto na ciebie patrzy, wiedział, że słyszysz to stukanie. Połączenie jazgotu Elizabeth, niczego niewinnej, która teraz jakby jest torturowana obok, i tej łyżeczki torturuje jaźń Luka. Luku, znów zbliżasz się do pęknięcia. Czy wytrzymasz jeszcze jedno takie pęknięcie, jak wtedy pod prysznicem? Docierasz do ściany lasów, tam wtedy, kiedy będziesz chciał, chyba że chcesz zmienić decyzję. Powiedz mi, gdzie się zatrzymujesz, co chcesz zrobić, co się w tobie dzieje. Przede wszystkim patrzę się za siebie, cały czas jadąc, pędząc wręcz, żeby nie wpaść do tej otchłani, do tej studni. I pędzę w stronę tego lasu, tej granicy, która się wydaje w jakiś sposób bezpieczna, chociaż troszkę jest to obce w tym momencie, to bezpieczeństwo. Nie do określenia. Tak jakbym nie wiedział, co to słowo znaczy w tym momencie. Nie wiem, co to jest bezpieczeństwo i co to jest spokój. Całkowicie obce pojęcia. I tak się właśnie czuje Luke. Jest to okropne uczucie. Coś strasznego, bo wie, że nie ma dokąd pójść w tym momencie. Nie ma gdzie się schować. Jest kilka budynków mieszkalnych, bardzo podobnych do tych na Złotym Osiedlu, ale tak jak mówisz, chciałeś podjechać do lasu trochę od innej strony. Jest kościół, taki betonowy, kwadratowaty budynek, oczywiście nowożytnej budowli. Tutaj nie stara się nikt stylizować tego na jakiś gotyk, po prostu taki biały klocek z krzyżem. Wejście do lasu dużą taką aleją spacerową, takim deptakiem leśnym. Nawet parking pod ścianą drzew dla ludzi, którzy chcieli sobie przyjechać na spacer po lesie i mogą tutaj zostawić samochody. W momencie, jak dojeżdżasz i zatrzymujesz samochód, to nie ma już tego jazgotu, który możliwe, że wydawała z siebie Elizabeth obok, a możliwe, że to się działo tylko w twojej głowie. Ona leży nieruchomo. Co chcesz zrobić? Łapię się za głowę. Patrzę się tempo na kierownicę. Co by tu zrobić? Chciałbym... Wydzieram się na głos, po prostu drę się w niebogłosy. Malkut, jeżeli to słyszysz, to mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I drę się tak, nie wiem jak długo, jak głośno. Jednocześnie boli ci i gardło, i uszy, bo trwa to długo. Myślę o tym, że ten krzyk w otwartych oknach samochodu, żeby ten dym wywiać, wydostaje się na zewnątrz. To jest nieważne. Ale nie pojawia się głos. Nie pojawia się żadna moc. A może jeżeli Malkut jest rzeczywiście jedyną spośród tych wszystkich strażników, nie może w ten sposób ryzykować? Może Amentoras, osłabiony utratą domu, nie może tu przybyć? Jak kończysz tę długą sekwencję krzyku właśnie ze zdartym gardłem, spocony takim chłodnym potem bez nadziei, to jedyne co przybywa to 3 sowy. One w pewnym momencie z pomiędzy drzew wlatują na tą aleję i przez chwilkę wiszą w powietrzu. W dziwny sposób ustawiając się tak, jakby tworzyły trójkąt. Ten trójkąt, który się formował na niebie w kształcie jakichś oczu, kurwa, w tej innej przyszłości, w której była, nie była. Może te sowy wyczuły to, co leży na podłodze od strony pasażera. Swoją martwą siostrę.